się ekscytuję. Dzisiaj pan Max ogłosi imiona tych, którzy polecą do Miami. Niech to będę ja, niech to będę ja. Ja to się w ogóle nie stresuję. W sumie to, jeśli pan Max mnie wybierze do Miami, to chyba zrezygnuję. Co? Co? Ty tak na serio? Żart. Pewnie, że polecę. Miami to moje marzenie. Poza tym tam jest Aminka, moja bestie. Haha, żart, haha. Tak, ona jest też moją bestie. Będziemy jeść razem lody i pływać w basenie od rana do wieczora. Laura, wiesz co? Tak się denerwuję, że złamałam sobie paznokieć. Muszę iść znowu na manicure. Angie, wiesz co? Miałam taki świetny sen dzisiaj. Jaki sen? Halki i ja byliśmy na bezludnej wyspie. Opalaliśmy się na plaży i on przyniósł mi kokosy z mlekiem. Głupi sen. Mi się śniło, że na wycieczkę do Miami poleciały tenisiary. Angie, pomyśl co, jeśli serio wygrają wycieczkę. Ale będą zadowolone, że tobie się nie udało. Tobie też. Wtedy się nie uda. A, oj. No tak, mi też. Bunka, co to robisz? Nakładam krem do opalania. Miami słońce jest straszne. Ja nie zamierzam się oparzyć. A, to też daj mi trochę kremu. Też nie chcę się oparzyć. Nałóż dużo, żeby słońce nie miało szans. Aha. O, Dylan, nie chcesz nałożyć trochę kremu? Nie boisz się oparzeń? Dylan nie ma co się bać słońca. Już ma opaleniznę. Tak, mógłbym być nogi na słońcu całe dnie i nic by mi się nie stało. Wiem, mam szczęście. O, Dylan, jesteś taki opalony. Aha. Wiem, mam szczęście. Jak tenisiary wygrają tę wycieczkę, podrapię im twarze tym paznokciem. Wtedy na pewno nie będą mogły polecieć do żadnego Miami. Wow, jesteś groźna, bestie. Ja wiem. Lepiej mnie nie denerwować. Hej, Goofy, stop! Zaraz udusisz Pankę. Ale bym się udusił, maska jest zepsuta. Trzeba ją wymienić w sklepie. Zastanawiam się, kto leci do Miami. Dudiaskę! Co to ma być za hałas? Hej, Dylan! Jesteś taki irytujący, kiedy uderzasz palcami! Jak zaraz nie przestaniesz, to ja! To ja! To ja! To ja ci zrobię hi-ya! Wow, wow, wow! Zrozumiana. Kto ostatni, ten płaci? Tak, ty płacisz! Hej, dziewczyny! Nie umawialiśmy się na to! Kurde, znowu za wszystkich płacę. Dobra, frajerzy. Dzisiaj wy zapłacicie. Lola, wychodź już! Jak długo można siedzieć w toalecie i płakać? Jak długo mamy jeszcze na ciebie czekać? Nigdzie nie idę. Cały kampus się z nas śmieje. I to wszystko wasza wina. Okej, wielka sprawa. Powiedzieliśmy, że jest zimno w Miami i można tam jeździć na nartach. Każdy może się pomylić. Tak. Pomylić! Teraz cały kampus myśli, że jesteśmy frajerkami z geografii! Nie wiem jak ty, ale ja nie czuję się frajerką. Bogusia, ja też nie jestem frajerką! Dobra, Lola, wychodź! Ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy, to żebyś utonęła w łzach w toalecie. Nie chcę! Wstydzę się! Nie chcę, żeby wszyscy myśleli, że jestem frajerką! Lola, dalej! Wychodź już! Mija, czujesz to? Pachnie zupełnie jak owsianka. Bunka, nic nie czuję. To się lepiej wąchaj. Bunka, wiesz co? Mój nos nie działa. Nic nie czuję. Tenisiary, czy wy kiedykolwiek opuszczacie toalety na kampusie? Gdzie jesteśmy? Tam jesteśmy! Na co się gapicie? Przyszłyście się na nas patrzeć? Czy do łazienki? Już wolę się gapić na toaletę niż na was! Rany, ta trzecia też tu jest! Idźcie sobie! Idźcie sobie już!
się panoszą jak karaluchy po całym kampusie. Nie zamierzam wejść do kabiny po tenisiarze. Mia, musisz iść do kabiny. Okej, Ponka. Tylko na siebie uważaj. Gdzie są te nastolatki? Znowu się spóźniają. Hej, pani Max! Hej, hej, dziewczyny. Zajmijcie miejsca. Więc Max, może pójdziemy razem na siłkę? Goofy, po pierwsze dla ciebie pan Max. Po drugie, nigdy z tobą nie idę. Usiądź. Hej, panie Max! Hej, hej. Laura, uśmiechnij się dla pana Maxa. On to lubi. Okej. Okay. Panie Max, hej! Hej, hej. Hej, panie Max! Hej, hej! Banjo, zauważyłeś? Max ma dzisiaj dobry humor. Tak, zabawny jest! No więc, dużo myślałem. Całą noc. Nawet nie spałem. Ja też dużo myślałam o Miami. Nawet nie zmrużyłam oka. Angie, ktoś ci kiedyś powiedział, że nauczycielowi się nie przerywa? Lizuska. Więc do Miami leci. Do Miami leci. Leci. Nikt nie leci. Ha, ha, ha. Żartowałem. Do Miami leci ktoś, kto zaskoczy mnie swoimi umiejętnościami. My pana zaskoczymy, pana Max. Dawajcie, dziewczyny, zaskoczcie mnie. Dziewczyny? Dziewczyny, pokażmy piramidę. Tym go zaskoczymy. Bogusia, jesteś pewna? Pewnie, że jestem. Zrobimy to! No co, dziewczyny, gotowe? Raz, dwa... Ta-da! Dziewczyny, nie zaskoczyłyście mnie swoją piramidą. Ciągle ją robicie. To już nudne. Sami jesteście tu! Ja pana zaskoczę! Założę się, że pan nigdy nie widział baseballu i tańca w jednym czasie. Okej, okay, pośpiesz się. Ale ostrożnie, nic nie zepsuj. Tak, tak, ja... Tango, oszalałeś? Nie! To idź usiądź. Możesz odebrać kij po szkole. I tak w ogóle nigdzie nie polecisz. Cio, co ty jęczysz? Mogę ja? Pokażę sztuczkę. Dawaj, Banka, pokaż co umiesz. Patrzcie, dużo pianek, a teraz wepchnę je wszystkie sobie do buzi. Banka upadł. Nieważne. Jeśli kogokolwiek to interesuje, mam najdłuższy język na świecie. I mogę nim dosięgnąć mojego pięknego nosa. Patrzcie. Ej, pozerze! Siadaj, trzymaj język, tam widzę jego miejsce! Czyli gdzie? W twojej buzi! Nikogo to nie obchodzi! Tak, tak. Banjo ma rację. Widziałem to już. Duży język, to nic takiego. Chcecie być zaskoczeni? Naprawdę chcecie być zaskoczeni? No to się przygotujcie! A ja mogę tak! Haha! Milana, to dosyć zabawne, ale nie kończaj to, czego szukam. Usiądź. No, czy ktoś mnie czymś zaskoczy? Do Miami!
Tommy, lecimy my. A to czemu? Bo to my mamy najbardziej wyjątkowe tatuaże. Miami Beach! Wow! Ale super te tatuaże! Też takie sobie zrobimy! Aha! Dziwne te tatuaże! Nie zaskoczyliście mnie. Nie lecicie. No i super! Nam tu dobrze! My wiemy, jak zaskoczyć pana Maxa! A o co tu chodzi? Panie Max, stoimy na grosiku, razem! To bardzo zaskakujące! Wy sobie żartujecie? Marnujecie czas nas wszystkich na swój nonsens. Nigdzie nie lecicie. Pan sobie żartuje? Oglądałam cel przez całą godzinę. Nic, co wam pokażę, nie jest normalne. Zaraz się przekonacie, co to znaczy zaskakujące. Proszę patrzeć, panie Max. A co to jest? Mostek? Wstawaj, to nic ciekawego. Nie lecisz do Miami. Kurde, chyba się złamałam. Pomóżcie wstać. Puzzle, Banjo, co się gapicie? Weźcie ją stąd. Okej! Ostrożnie, nie uderz się moją głową o drzwi. Witaj, tygrysku! Witaj, tygrysico! Słyszałam, że wysyłasz ludzi, którzy cię zaskoczą do Miami! Dawaj, tygrysico! Masz niczym mi zaskoczyć? Tak! Patrz, co umiem! Tak, na pewno nikt nie potrafi! Widzieliście? Widzieliście, co potrafi moja tygrysica? No więc, Kasia i Max lecą do Miami, a Max to ja! Trzymajcie się! Życzcie nam udanego lotu. To nie fair! Złożę skargę do dyrektora! O, że ja? Ludzie, napiszcie, czy myślicie, że to ja powinnam lecieć do Miami. Dajcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, czekajcie nowe odcinki. No i wszyscy... Pa, pa, pa!